Tym razem mamy dwa kluby, romański, germański, trochę drobnicy, słowo chlapać. Rosjanie mają słowo, którego my też używamy, nie wiedząc, że jest rosyjskie, bryzgać. Bryzgać jest taki fajna opowieść, śmierć czynownika, czyli Gogol chyba to napisał, albo Czechow, chyba Czechow, gdzie człowiek kichnął i obryzgał łysinę generała i potem go tyle razy przeprasza, że ten generał mówi, no nic się nie stało, nic się nie stało. Potem go jeszcze przeprosi, pojechał przeprosić go w sztabie. Nie mógł przeboleć, że tak ważną osobę abryzgał, właśnie abryzgał. No i ten generał w sztabie już ma naprawdę dosyć tego przepraszacza bez końca i wywala go na zbite ryło. No i ten biedny człowiek, ten biedny, niski czynownik popełnia samobójstwo niestety, bo nie może tego nadal przeboleć. Taka zabawna rosyjska powieść. Dobrze, po niemiecku i szwedzku jest praktycznie tak samo. Spritzen po niemiecku, spritza po szwedzku, plassen po holendersku. Widać, że to są same onomatopeje, prawda? Bryzgać może najmniej, ale spritza, spritza, spritzen, spritzen, plassen, splash po angielsku. A Francuzi jak zwykle, Francuzi mają coś takiego, rzeczywiście to jest naród rozumu. To jest la nation de la raison. I jakoś te słowa, które by były takie krwiste w innych językach. Bryzgać, spritzen, splash, spritza, plassen. Tutaj oczywiście jest éclabousser. Ja pierdolę po prostu. Éclabousser, no panowie, wymyślcie coś lepszego. Salpicar po hiszpańsku kojarzy mi się z siarką, ale na pewno nie z plaskaniem. I Włosi jako jedyni Romanie mają fajne słowo onomatopejskie spruzzare. I rzeczywiście mówią tak spruzzare. Przy okazji zabawne słowo. Zabawne jest to, że szwedzkie i niemieckie spritza, spritzen są bliskie do spruzzare. Prawda, że dziwne? No, jak ten duch Mediolanu / Mailand. I bukakeru japońskiego. Nie muszę chyba... Niegrzeczni chłopcy nie dziwią się temu słowu.